Cześć, tutaj Wilam X7 i dzisiaj zdecydowałem się zrobić taki szybki materiał, który odpowiada na część Waszych pytań, które zadajecie pod filmami z recenzjami moich słuchawek. Jeszcze informacja dla osób początkujących w tym temacie, w temacie słuchawek Bluetooth. To parowanie słuchawek z telefonem odbywa się przez połączenie jednej słuchawki z telefonem po Bluetooth. Zwykle jest to słuchawka prawa, lecz nie zawsze. Druga słuchawka natomiast paruje się z pierwszą. Tak sparowany zestaw jest gotowy do słuchania. Także pierwsze pytanie, które pada, to jest jak sparować słuchawki. No więc słuchawki w pełni bezprzewodowe posiadają taką cechę, że po prostu po wyjęciu z pudełka ładującego powinny sparować się same. Także jeśli tego nie robią, no to coś jest nie tak. Przechodząc do pytania drugiego, to pytanie brzmi tak. Słuchawki mi się rozparowały, co robić? No więc tak, myślę, że większość słuchawek ma podobną budowę, czyli po prostu są to słuchawki i na nich jest jeden przycisk. Dlatego jeśli słuchawki Wam się rozparują, ja miałem jedną taką sytuację, to polecam rozłączyć je z telefonem, tak profilaktycznie, i je zresetować, czyli trzymać przycisk power przez 5-10 sekund. To zwykle powinno pomóc słuchawkom wrócić do ich stanu początkowego, jak z fabryki, i powinny się same połączyć. Natomiast nie zawsze tak się dzieje. Ja miałem problem z moimi Sabatami. Rozparowały mi się i niestety taki szybki reset nic nie dawał. Dlatego przytrzymałem przycisk włączania przez jakiś 40-50 sekund. I wtedy po takim głębokim resecie wszystko wróciło do normy. Sposób ten na pewno nie może zaszkodzić, a wręcz przeciwnie, może pomóc. Bo niestety w tego typu słuchawkach niewiele możemy sami zrobić i jeśli taki głęboki reset nic nie pomoże, no to no, niestety trzeba zgłosić się do sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy, ewentualnie kupna nowych słuchawek jest wyjściem. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na te pytania, które się najczęściej pojawiały. Mam nadzieję, że komuś tym filmem pomogłem. Tymczasem ja testuję sobie słuchawki Redmi AirDots, o nich film pojawi się, tak myślę, że maksymalnie w tydzień. Poza tym zamówiłem także słuchawki QCY T1 Pro, o nich także będzie film, jednak one muszą przyjść. Także co, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!